odstraszyły bestii i umocniły ich złą sławę. Takie pokazy siły mogą wyglądać przerażająco, ale rzadko poprzedzają akty agresji czy fizycznej przemocy. Opisy Disheyu wywoływały entuzjazm czytelników, ale nie naukowców. Amerykanin zyskał opinię blagiera, plagiatora i szarlatana. Niektórzy badacze sugerowali, że być może nigdy nie odwiedził Afryki, a opisywane przez niego przerażające stwory w istocie są łagodne. Disheyu mógł jednak liczyć na silne poparcie profesora Richarda Owena, twórca londyńskiego Muzeum Historii Naturalnej. Owen był jednym z najbardziej szanowanych naukowców epoki wiktoriańskiej, ale też wyjątkowo nielubiany. Żarliwie krytykował teorię ewolucji Darwina, wedle której małpy i ludzie są bliskimi krewnymi. Opis Disheyu odpowiadał Owenowi. Mógł potwierdzać jego pogląd, że jest mało prawdopodobne, by człowiek mógł być spowinowacony z tak straszliwym potworem. Owen nie mógł jednak zaprzeczyć anatomicznym podobieństwom między gorylami i ludźmi. Na ilustracji z 1855 roku widać